gorąco powitać wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym odblaskowym happeningu pod takim ładnym tytułem Wieliczka zabłyśnie odblaskami. Cieszymy się bardzo, że nas jest tutaj dużo zgromadzonych dzisiaj na Wielickim Rynku. W imieniu organizatorów, czyli Szkoły Podstawowej nr 2, witamy bardzo serdecznie wraz ze współorganizatorami, którym jest Centrum Kultury i Turystyki Wieliczce, jak również Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Wieliczce. Cieszymy się bardzo, że patronat nad tym happeningiem objął pan burmistrz miasta i gminy Wieliczka, pan Artur Kozioł. Mamy nadzieję, że uda nam się ułożyć dzisiaj gigantyczny odblask. Witamy serdecznie wszystkich mieszkańców Wieliczki, tych małych, większych i tych najstarszych. Cieszymy się i gorąco zapraszamy do udziału w happeningu. I ty też możesz zostać jednym ze sponsorów telewizji powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy! Spotkaliśmy się tutaj, żeby promować noszenie odblasków w ramach konkursu Odblaskowa Szkoła organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji, Kuratorium Oświaty. Nasza akcja była właśnie w tym kierunku skupiona, żeby pokazać, jak ważne jest noszenie odblasków, zwłaszcza po zmroku. I zorganizowaliśmy taki happening w centrum naszego miasta, jakby w sercu miasta. Dlatego też serduszko było ułożone z odblasków, żeby powiedzieć, że kochamy to miasto, ale też dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych jako uczestnicy ruchu. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, ale współpracowaliśmy z Centrum Kultury i Turystyki, ze Szkołą Muzyczną pierwszego stopnia w Wieliczce, jak również z wieliczkimi wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. I ty też możesz zostać jednym ze sponsorów telewizji powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy!